Cześć, witajcie na kanale CTGTV, ja jestem Jacek i nie przedłużając, poznajmy wyniki konkursu z okazji 3 lat CTGTV. Na początku chciałbym przede wszystkim podziękować sponsorom nagród, które wsparły naszą inicjatywę, pomogły, sfinansowały, dorzuciły nagrody i tak dalej, i dalej, a były to firmy i osoby takie jak Davis, Ian Ryder, Machete, Akcesoria USA, Muzyczny.pl, Megamusic.pl, Hator Pickups, Kraszewski Custom Guitars, Guitar Chemistry Stamboxes, Thumbstrap Custom i oczywiście Bazok. 11 osób i firm wspomogły to wszystko, także wielkie, wielkie, wielkie dzięki, bo bez Was to nie byłoby absolutnie możliwe. Dzięki wielkie jeszcze raz. Kolejne podziękowania należą się Wam, bo otrzymaliśmy aż 27 zgłoszeń, 27 nagranych filmów, recenzji, żartów. Pojawiały się różne filmy, było z czego wybierać, naprawdę nie spodziewałem się tak dużej liczby zgłoszeń, myślałem, że no może będzie 10, 27. Także dziękuję Wam bardzo za zaangażowanie, za wrzucenie, za pracę nad tymi materiałami. Jest naprawdę dobrze. Dalej, teraz chciałbym Was przeprosić. Chciałbym wszystkim Wam, wszystkim tym, którzy nagrali swoje filmy ofiarować, dać, przekazać nagrody. Zgodnie z tym, co napisałem i mówiłem na początku, nagrody zgarniają 3 osoby. Dlaczego tak jest? Bo często o to pytaliście, dlaczego tylko 3 nagrody, skoro tych sponsorów jest tak dużo. Dlatego, że chciałbym, żeby Wasza praca, Wasz trud włożony w nagranie recenzji, napisanie scenariusza, w zrobienie filmu, w połączenie tego wszystkiego do kupy, w montaż i w to wszystko była sowita. Żebyście poczuli to, że za tą Waszą pracę, za to Wasze zaangażowanie należy się coś fajnego. I myślę, że tak się właśnie stało. Dobra, przejdźmy już, koniec tego marudzenia, już nie chcecie tego słuchać, nie? Słuchajcie, przyznałem dwa wyróżnienia. Dwa wyróżnienia przyznałem. Pierwsze wyróżnienie będzie dla Agaty za recenzję Marshalla. Agata, zgarniasz sobie takie coś, które ostatnio pokazywaliśmy, nagrywaliśmy. 51-50 mikrostack. I drugie wyróżnienie będzie dla Wiktora za recenzję Behringer. Jak to się nazywa? Behringer Bass BDI. Tak, Wiktor, zgarniasz tuner. Takie... po prostu uznałem, że nie wygraliście, ale za to, że to, co zrobiliście, było naprawdę fajne. Wiktor za to, że jeszcze jest młody i już ciśnie. Agata za to, że jest jedną z nielicznych kobiet, które tutaj są z nami. Też jej się coś należy za tą fajną recenzję. Także dzięki wielkie, czapki z głów. Ciśnijcie, grajcie, twórzcie, jest super. Przejdźmy teraz do finalnych nagród. Trzecie miejsce zgarnia Adrian za recenzję Chińczyka NK Guitars. A teraz, Adrianie, takie nagrody otrzymujesz. Przester od Iana Rydera. Pasek od Thumbstrap Custom. Koszulka z Jokerem od Akcesoria USA. Tuner Korga od Mega Music. I koszulka Korta też od Mega Music. Drugie miejsce zgarnia Konrad za recenzję Akustyka Dowiny. Takie nagrody otrzymujesz. Pasek od Thumbstrap Custom. Quaker od Guitar Chemistry Stoneboxes, Maxon Distortion Sustainer od sklepu muzyczny.pl, tuner Korga od Mega Music i oczywiście koszulka również od Mega Music. I zwycięzcą naszego konkursu zostaje Grzegorz za recenzję Zuma G3N. Takie nagrody otrzymujesz. Distortion od Davisa, tuner od Mega Music, pasek od CTGTV, booster od Machete, Moer Varimolo od sklepu muzyczny.pl, pickup od Hatora 8Backer, oczywiście koszulka i pedalboard od Tomka Kraszewskiego, którego tutaj nie ma. Wszyscy trzej dostajecie też kursy od Bazooka. Trzecie miejsce kurs, drugie chyba podręcznik, a pierwsze miejsce kurs i podręcznik. Także dam Wam znać, dam Bazookowi Wasze maile i on Wam przekaże te nagrody. I to na tyle. Wszystko już wiecie. Nagrody rozdane. My zostajemy z niczym. I tyle. I powiem Wam, cieszę się, że to już koniec, bo było ciężko, ale warto było. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi i zadowoleni. I widzimy się już niedługo. Adios.